Podagrycznik jest ziołem dobrze poznanym i przebadanym, od zarania dziejów był stosowany w medycynie ludowej, a niektóre źródła podają, że był już stosowany do uśmierzenia bólu przez samych neandertalczyków, więc przyznacie, że było trochę czasu, żeby poznać tą roślinę. Dlatego w dzisiejszym wideo powiem Ci wszystko, co musisz o niej wiedzieć, a jeśli chcesz wspierać nasze polskie ziołolecznictwo, to podziel się tą wiedzą, udostępniając je. Pierwszy człon łacińskiej nazwy został nadany w XVI wieku przez niemieckiego botanika i aptekarza Jakobusa Theodorusa. Jest to nawiązanie do kształtów liści przypominających odcisk koziego kopyta, przez co w medycynie ludowej nazywa się go kozią nóżką, a czasami nawet kurzą stopką. W średniowieczu doceniano podagrycznik ze względu na wartości odżywcze i sprzedawano go na targach razem z warzywami. A kiedy ludność głodowała, to wtedy szczególnie zauważono wzrost spożycia podagrycznika, przez to, że podagrycznik jest dobrym źródłem witamin oraz mikroelementów. Z podagrycznika skorzystają nie tylko ludzie, ale jedzą go też ptaki i krowy, u których pobudza produkcję mleka, a nawet króliki bardzo go lubią, być może dlatego, że podagrycznik zalicza się do roślin baldaszkowatych, które znane są jako silne afrodyzjaki. Jeśli chodzi o właściwości lecznicze, to podagrycznik, jak sama nazwa wskazuje, jest znaną rośliną w leczeniu przede wszystkim podagry, czyli dny moczanowej, która objawia się takim ostrym zapaleniem stawów. Z powodu tych samych właściwości leczono nim również choroby reumatyczne i rwę kulszową. A skąd te właściwości? Podagrycznik kumuluje w sobie związki czynne zaliczane do poliacetylenów, a te zmniejszają stan zapalny, który pojawia się w obrębie stawów. W teście in vitro udowodniono, że jeden z poliacetylenów, dokładniej falcarindiol, działa 30-krotnie silniej hamująco na cyklooksykogenazę odpowiedzialną za stan zapalny niż indometacyna, czyli taki syntetyczny lek przeciwzapalny i przeciwreumatyczny. Dlatego jak sami widzicie, podagrycznik jest bardzo wyjątkowym ziołem na naszych terenach i myślę, że zasługuje na to, żeby więcej osób mogło go poznać. Te substancje czynne, czyli poliacetyleny, można powiedzieć, że są takimi komórkami pierwotnymi tej rośliny, bo występują w każdej części, ale o różnych porach kumulują się w różnych miejscach. I jak wiadomo, rośliny każdą substancję produkują z jakiegoś konkretnego powodu i okazało się, że gdy podagrycznik zostanie zakażony jakimiś grzybami, bakteriami albo wirusami, to tymi substancjami, które zaczynają się widocznie nadprodukować w roślinie do jej własnej ochrony, są właśnie poliacetyleny. A nasz organizm może z nich skorzystać, jak surowiec zostanie odpowiednio przygotowany i dostarczony do organizmu. Dlatego możecie dać znać w komentarzu, czy chcielibyście, żebym nagrał jakieś dokładne wideo, jak wysuszyć i przygotować jakieś napary i nalewki z podagrycznika. Natomiast teraz jedyne, co musicie wiedzieć, to że najbardziej wartościowym surowcem są liście, a z uwagi na stężenie falcarindiolu, kwiaty, ale tylko w początkowym okresie kwitnięcia, bo jak przypuszczają badacze, roślina wytwarza więcej tej substancji, żeby ochronić kwiaty w tak ważnym dla nich okresie życia. Dużo się mówi o podagryczniku na podagrę, ale już nie tak często mówi się o potencjale przeciwnowotworowym, a jeden z poliacetylenów, konkretnie falcarinol, działa toksycznie na komórki nowotworowe, a najsilniej w stosunku do gruczolakoraka przewodu pokarmowego, więc podagrycznik może być również wykorzystany w ramach profilaktyki przeciwnowotworowej. Jeśli chodzi o dokładny skład chemiczny, to dopóki ktoś sobie na daną partię nie zrobi badań, to nie będzie wiedział, jakich substancji jest więcej, a jakich jest mniej, bo robiono takie badania w różnych krajach i na przykład te okazy, które rosną w Republice Baszkirii w Rosji, miały najwięcej takiej substancji jak sabinen i było go tam około 63%, a na Syberii to alfapinen był dominującą substancją, a sabinenu było zaledwie 2%, więc rozbieżność między aktywnymi substancjami jest bardzo duża. Natomiast w Estonii badacze porównali zawartość i skład olejku eterycznego podagrycznika rosnącego na ich terenach i okazało się, że łodygi zawierają prawie 2 razy więcej olejku eterycznego niż liście. Podagrycznik odpowiednio przygotowany i nałożony na skórę poprawi jej zdolność do oddychania i do tego działa ogrzewająco, więc obie te właściwości można wykorzystać przy robieniu okładów na bolące miejsca przy reumatyzmie i artretyzmie, zwłaszcza że ten stan rozgrzania utrzymuje się jeszcze długo po zdjęciu okładu. Podagrycznik spożywany doustnie działa lekko uspokajająco, bo zarówno w owocach, liściach, jak i korzeniach znaleziono małe ilości takiej substancji jak angelicyna, produkowana również przez arcydzięgiel, o którym już nagrałem wideo, więc możecie sobie obejrzeć. Zauważyłem też, że arcydzięgiel jest często mylony z podagrycznikiem, więc dla porównania obie rośliny.
Podagrycznik można znaleźć gdzieś w rowach, na wysypiskach śmieci, ale takich oczywiście okazów nie zbieramy. Najlepsze partie to te, które można znaleźć na takich terenach jak tutaj widzicie, czyli w wilgotnych lasach. W tamtym roku nagrywałem tutaj wideo o lepiężniku na migrenę, więc jak będą Was bolały stawy albo głowa, to na takich terenach znajdziecie takie zioła, a sok z takich liści podagrycznika można w lesie od razu wykorzystać do nacierania pogryzień przez komary. I od razu sprawdziłem, podagrycznik przeciwbólowo też się bardzo dobrze sprawdza na poparzenie od pokrzywy. Podagrycznik zbiera się już ten pierwszy wiosenny i taki jest najlepszy, a za jakiś czas ten co zbierzemy i tak odrośnie nawet z najmniejszego gąka kłącza, co świadczy o jego żywotności. I to jest plus dla zbieraczy, ale minus dla ogrodników, bo mimo że taki niepozorny to rośnie gęsto i przez swoje liście potrafi wyprzeć inne gatunki roślin, które wcześniej zasiedlały te tereny, zwyczajnie przez odebranie im dostępu do światła. Aktualnie nie ma zbyt dużo informacji o przeciwwskazaniach, natomiast ze względu bezpieczeństwa na pewno nie poleca się go kobietom w ciąży oraz kobietom karmiącym i do tego osobom z łuszczycą właśnie z uwagi na obecność angularnych furanokumaryn, jakimi są apteryna i angelicyna. W tym wideo to już prawie wszystko, moim zdaniem ta roślina zasługuje na większe zainteresowanie, jeśli twoim też, to udostępnij to wideo swoim znajomym, a jeśli podobało ci się, to daj znać w komentarzu. Zapraszam was również na moją stronę, tam jest więcej dokładnych zdjęć, opisów, przepisów oraz możliwość zakupienia podagrycznika, jeśli znajdę jakieś godne polecenia. Wszystkie potrzebne linki zamieszczę w opisie do tego wideo. Dajcie znać w komentarzu, o czym chcecie usłyszeć w kolejnym wideo. Widzimy się w kolejnym odcinku i cześć!